Witam wszystkich. Amerykańska racja żywnościowa MRE Halal. Waga racji 724 gramy i niewiele ponad 1000 kalorii. To jest już druga racja i niestety pech chciał, że w obu tych racjach są jednakowe dodatki. Tylko różni się daniem głównym. Ale postaram się tą przedstawić w nieco inny sposób. Mam nadzieję, że lepszy. Akcesoria dodatkowe. Chusteczka, serwetka, papier toaletowy, łyżka, pieprz, cukier, dwie sztuki. W sumie nie wiem czemu, skoro nie ma w tym zestawie ani kawy, ani herbaty. Zapałki. Sól, chusteczka nawilżona, danie główne. Dwieście dwadzieścia siedem gram, 280 kalorii. Szpinak, ciecierzyca i jagnięcina. Jako, że już tyle razy pokazywałem, jak to się podgrzewa, także w tym filmie nieco skrócę. Test zapałek. Chusteczka nawilżona. Z dodatkiem mydła. Więc bardzo dobrze czyści ręce. Niektóre chusteczki są tylko wyłącznie zapachowe. Ta jest super. Danie główne. Dodamy trochę pieprzu.
Jagnięcina przepyszna. Trochę jakby zbyt dużo tu jest tego szpinaku. Wszystko jest zielone. Ciecierzyca też bardzo dobra, mięciutka. Ogólnie danie bardzo dobre. Ciasteczka z czekoladą, 120 kalorii. Aż 4 sztuki w opakowaniu. Kawałki czekolady widać. Bardzo smaczne. Miks orzechów i owoców tropikalnych. 120 kalorii. Mamy tutaj rodzynki, orzechy ziemne, papaje, ananas, banan, kokos i migdały. Do wyboru, do koloru. Bardzo smaczna mieszanka. Mieszanka orzechów, 130 kalorii. Tu nie tylko są orzechy, ale też kukurydza prażona. Orzechy ziemne, migdały w miodzie i w cukrze. Na słono i na słodko. Bardzo dobre. Kolejna mieszanka. 120 kalorii.
dużo różnych różności. Ogólnie dominuje smak słony. Butterscotch pudding 128 gram 250 kalorii. W innych racjach tego typu występują też waniliowe, czekoladowe i orzechowe. Według mnie ten z wszystkich jest najlepszy. Wiem, że nie wygląda to zbyt apetycznie, ale naprawdę jest bardzo dobre. Jest mega słodkie i przepyszne. No i na koniec pozostał napój, tropikalny poncz. Jako że tego typu napoje wsypuję zazwyczaj do stalowej butelki, więc nie ma co pokazywać. Ogólnie smak jest ok, ale to nie jest mój ulubiony smak. Wolę limonkowy albo grejpfrutowy. Do następnego filmu.